po spotkaniu z naszym kontaktem w jednym z kijowskich szpitali, w którym zostawiliśmy wyposażenie medyczne oraz zabezpieczenie w postaci pokarmu oraz środków pielęgnacyjnych dla niemowląt, pusty bagażnik naszego auta był jasnym znakiem, że czas wracać. Wycieńczeni po kilkudniowej podróży przez ogarniętą wojną Ukrainę, jedynym celem, jaki nam pozostał, było dotrzeć bezpiecznie do domu. Gęsta siatka posterunków, a co za tym idzie częste kontrole drogowe oraz pokaźny ruch ludzi chcących wydostać się z Kijowa przed godziną policyjną, skutecznie opóźniły nasz wyjazd ze stolicy o kilka godzin. Przemierzając ukraińskie wsie w wieczornej szarówce, nie przejawialiśmy żadnej ochoty na przedłużenie tej męczącej podróży. Jednakże skala trudnych do wytłumaczenia zniszczeń, którą ujrzeliśmy w jednej z podkijowskich wsi, zmobilizowała nas do nagrania tego materiału. Podczas kręcenia zastanawialiśmy się, co kierowało ludźmi odpowiedzialnymi za widoczne zniszczenia, zwłaszcza, że nie znaleźliśmy tam żadnych śladów wskazujących na obecność ukraińskich sił lub obiektów o znaczeniu militarnym. Nasuwa się pytanie, dlaczego to zrobili. Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Tak jest posprzątane. To tak, to tu jest... To jest chyba jest posegregowane nawet. No. No, tak. Tak wygląda. Tam masz jeszcze jedno auto. Wiem. Tak wygląda ruski mir. Ale. Stary, zobacz, co tu się w ogóle wydarzyło z tym, nie? Ta śmieciara jest w ogóle rozwalona, nie? Ale to coś mniejszego, to jakby z moździerza. Ale masakra. Znaczy po tej stronie to nic nie widać. Trzeba by z góry spojrzeć. Pić. No. W ogóle lej tu jest, stary, po tej bombie. Chyba z 3,5 metra głębokości. To w ogóle, ja bym się nie zdziwił, by tu jakiś Iskander nie walnął. Albo jakaś bomba ten. No stary, to ma z 3,5 metra głębokości. Jest szerokie na, kurde, nie, 15.
No, schowalibyśmy tą śmieciarkę w tym dole. Nalajcie.